Witajcie, witam Was kolejnego dnia. Zapraszam Was na dziś na odcinek poświęcony emom. Ale zanim przejdę do odcinka, chciałbym tutaj pozdrowić, podziękować dwie osoby odpowiedzialne za powstanie tego filmu. Pierwszą osobą jest Lucynka za podsunięcie mi tematu. Bardzo Ci dziękuję, Lucynko, pozdrawiam Cię. Oraz Pani Kamili za fachowe doradztwo, także tutaj też bardzo dziękuję i pozdrawiam obie Panie. Czym są emy? W takim skrócie można powiedzieć, że to są nasi mali sprzymierzeńcy. Są to wyselekcjonowane, naturalnie występujące szczepy bakterii, wykorzystywane w różnych celach, między innymi w ogrodnictwie, w rolnictwie, do ochrony roślin, gleby, ale także do wytwarzania naturalnych probiotyków, które możemy my ludzie przyjmować oraz zwierzęta, a także do pielęgnacji naszych domów, do dezynfekcji sanitariatów itd., itd. Chciałbym się dzisiaj skupić na preparatach, które będę używał w swoim gospodarstwie. Emy podane, dostarczone do gleby odpowiedzialne są m.in. za rozkład materii organicznej, za budowanie struktury gleby oraz za wspomagają powstawanie kwasów humusowych itd., itd. Podane na rośliny, do roślin tworzą, wspomagają tworzenie naturalnej ochrony przed grzybami, różnego rodzaju chorobami oraz niektórymi szkodnikami. Odpowiedzialne są w roślinach za powstawanie różnego rodzaju witamin, enzymów czy aminokwasów. Można łączyć te wszystkie naturalne preparaty. Ja sobie tutaj wyselekcjonowałem, wybrałem 3. Jest to Emma Pharma Plus. Jest to już omówiony wcześniej, wspomniany wcześniej naturalny fungicyd z wrotyczem. Występuje on również w wersji bez wrotyczu, czyli jako sam fungicyd. Oraz taki kondycjoner gleby tutaj sobie wybrałem, który odpowiada też za bardzo wiele procesów zachodzących w glebie. Ale za chwilę tutaj omówię wszystko i takich może kilka praktycznych porad na dzień dobry dla osób, które zaczynają zabawę z emami. Słuchajcie, przede wszystkim tutaj należałoby zwrócić uwagę na wodę, którą używamy do przygotowania cieczy, ponieważ możemy tutaj i stosować emy i doglebowo, i na nasze rośliny. Woda. Woda jest bardzo ważnym tutaj czynnikiem, który ma wpływ na być albo nie być, na zadziałanie bądź nie naszych emów, naszych bakterii. Są to żywe organizmy bakterii, które potrzebują na sam start bardzo świetnych, dobrych warunków. Więc tutaj woda przede wszystkim najlepiej, gdyby była to deszczówka bądź gdzieś pobierana z rzeki, czysta oczywiście, przefiltrowana, żeby tam nie było jakichś zanieczyszczeń, jeżeli będziemy to stosować do oprysków. Tutaj chodzi o sprawy naszego opryskiwacza. A jeżeli, słuchajcie, nie ma takiej możliwości i musicie nabrać tej wody z wodociągu, czego nie polecam, ponieważ tam występują różnego rodzaju zanieczyszczenia, przede wszystkim chlor, trzeba taką wodę co najmniej na 40 godzin odstawić, 48 godzin, żeby chlor zdążył odparować, ale tam jest duże napięcie cząsteczkowe, także to wszystko ma wpływ na jakość oprysku, który sporządzimy, czy cieczy używanej do podlewania. Emy między innymi chronią przed takimi chorobami jak szara pleśń, mączniakiem czy zarazą ziemniaczaną oraz takimi szkodnikami jak chociażby drutowce, nicienie, śmietka, mszyce czy opuchlaki, pędraki, ale tutaj opis będzie w filmie, także tutaj wyszczególnie choroby i szkodniki, przed którymi chronią emy. Podam również link do strony, na której możecie zamawiać sobie te preparaty. Z takich praktycznych jeszcze porad są to warunki przechowywania, jakie powinniśmy spełnić. Otóż opakowania powinniśmy przechowywać najlepiej w ciemnym miejscu, w temperaturze mieszczącej się między 10 a 20 stopni. Dużym plusem tutaj, jeżeli mówię o tych wszystkich preparatach, jest to, że są one dostępne
w różnej wielkości opakowaniach. Także tutaj ukłon w stronę producentów. Pomyśleli i o tych mniejszych odbiorcach, o działkowcach, amatorach i o tych większych działkowcach, rolnikach. Więc można tutaj kupić, na przykład, posłużę się przykładem tego preparatu, który występuje już w 200-mililitrowym opakowaniu. Występuje bodajże chyba nawet 5 bądź 10-litrowym. Na przykład ten preparat możemy kupić, możemy otrzymać już nawet w 1000-litrowym opakowaniu, tak zwanym Mauserze. Także tutaj ukłon w stronę producenta, że pomyślą o każdym odbiorcy. Teraz chciałbym powiedzieć Wam, do czego ja będę używał tych wszystkich preparatów. Ja sobie wybrałem 3, aczkolwiek myślę jeszcze o kolejnych następnych, także tutaj będę to testował, będę sprawdzał. I tak może zacznę od tego preparatu, Emma Pharma Plus. Ten preparat można stosować, co bardzo mnie ucieszyło, również przy produkcji zwierzęcej, spryskując nim ściółkę w budynkach inwentarskich, takie jak obora, czy kurniki, czy jakieś chlewnie. Jeżeli tutaj stosujemy, to w kurnikach musi być odpowiednia wilgotność, żeby preparat zadziałał, czyli te bakterie muszą mieć odpowiednie warunki do swojego rozwoju. Także jeżeli zdecydujecie się spryskać swój na przykład kurnik, czy jakiś inny budynek do chowu drobiu, trzeba po prostu odpowiednio spryskać ten obornik, tą ściółkę, żeby ten preparat zadziałał. Słuchajcie, wszyscy wiemy, że podczas produkcji zwierzęcej, gdy mamy obornik na ściółkach, w oborach ściółkowych, mamy nieprzyjemny zapach. Słuchajcie, nie musi śmierdzieć. To nie musi być, nie musimy odczuwać tego dyskomfortu. W takim świeżym oborniku zachodzą różnego rodzaju procesy gnilne. Wytwarzany jest siarkowodór, który nie do końca jest nieobojętny dla zdrowia naszych zwierząt, czy dla nas, czy dla naszego komfortu. Słuchajcie, to nie musi śmierdzieć. Spryskanie takiego obornika nie ma żadnego wpływu na zdrowie naszych zwierząt. Negatywnego wpływu na zdrowie naszych zwierząt, ponieważ te wszystkie środki nie mają żadnego okresu karencji, także możemy je stosować i nie ma tutaj żadnego okresu karencji. Ja mam przykłady. Mam przykłady kilku dużych rolników. Jeden hodował świnie. Słuchajcie, wjeżdżało się na podwórko, nie było czuć. Drugi rolnik, który też hodował świnie, latem nawet z kilku kilometrów było czuć, czym on się zajmuje. Także myślę, że tutaj stosowanie tego w naszych budynkach inwentarskich ma tylko same plusy. Nie musi śmierdzieć. Nasze krowy na pewno to odczują. Nasze ubrania również. Jak chociażby takie pozyskanie takich produktów jak jajko, mleko czy mięso, na pewno będzie dużo lepszej jakości i będzie zdrowsze. Stosowanie tego środka ma jeszcze dodatkowy plus. A mianowicie chodzi tutaj o obornik, w którym zachodzą już pierwsze procesy fermentacji, rozkładu i możemy taki obornik świeży, nawet nie boję się użyć tego, że taki świeży obornik możemy sobie wywieźć na pole, rozrzucić go na nasze pole czy działkę, spryskując go kwasami humusowymi czy użyźniaczem i możemy śmiało go przyorać, zostawić go po prostu na zimę do dalszego rozkładu. Odmianą tego wcześniejszego środku jest Emma Pharma, to jest bez plusa i to jest kondycjoner gleby, który będę używał przedsiewnie. Tutaj za mną jest mój ogródek, który częściowo został już zasiany bez właśnie tych emów, bez żadnych takich środków, jedynie tam poszły kwasy humusowe, mączka bazaltowa i na części poszło wapno. Także też dużą zaletą tych wszystkich naturalnych środków jest to, że można je łączyć, można je mieszać. Ja będę też mieszał, ale za chwilę opowiem o tym. Także tutaj wrócę jeszcze do Emmy Farmy, że będę ją stosował przedsiewnie i później będę podlewał co jakiś czas. Kilka razy na sezon można po prostu wykonywać takie zabiegi bez obawy, że przedawkujemy i tak dalej, i tak dalej. Także będę wspomagał się tym preparatem. I tutaj ważna rzecz, że
wybierzmy sobie, na przykład jeżeli chodzi tu o ten preparat, wybierzmy sobie takie opakowanie, żebyśmy mogli je zużyć, bo jest około 6 tygodni po otwarciu, należałoby takie opakowanie zużyć, zawartość, przepraszam, opakowania zużyć. W przypadku tych innych preparatów, które w składzie mają alkohol, tutaj ogranicza nas tylko okres przydatności do użycia, zawarty właśnie tutaj jest na opakowaniu, także taka praktyczna rzecz. Także opowiedziałem Wam już tutaj między innymi o tym, jakiej wody używać i teraz warunki. Słuchajcie, warunki do stosowania, czy to jest podlewanie, czy to jest spryskiwanie, najlepiej, żeby było wilgotno, w dni pochmurne. Także tutaj temperatura to jest od 6 do bodajże 40 stopni, ale ja bym skłonny był do tego, żeby, a zwłaszcza spryskując rośliny, żeby tutaj ta temperatura była niższa. Najlepiej robić to wieczorem, gdy mamy podwyższoną wilgotność powietrza, podwyższoną wilgotność gleby, tak żeby stworzyć jak najlepsze warunki do zagnieżdżenia się i rozwoju tych pożytecznych bakterii. Boją się one również UV, promieni UV, także tutaj polecam też stosowanie w dni pochmurne, a najlepiej mówię wieczorem. Słuchajcie, tych informacji jest bardzo dużo. Ja uczę się nadal tego wszystkiego. Próbuję to w jakiś sensowny sposób ogarnąć i jakoś Wam to przekazać. Także bardziej takie szczegółowe instrukcje będę nagrywał w momencie, gdy będę już stosował tutaj przed jakąś uprawą czy przed jakimś zabiegiem. Także słuchajcie, śledźcie mój kanał. O, może inaczej. Co ja będę jeszcze łączył tutaj, jakie są moje przemyślenia, z czym ja będę łączył. Także no, powiedziałem tutaj, że można to łączyć z mączką bazaltową. Ja na przykład używałem do zaprawiania mojej cebuli z mączką bazaltową. Można to połączyć z wapnem, z tym, że najpierw stosujemy wapno, później łączymy na przykład Emma Pharma, łączymy z kwasami humusowymi i tym przelewamy naszą glebę. Chodzi o to, że wapno jest substancją mocno reaktywną, także potrafi nawet do 6 miesięcy zniszczyć naturalnie występujące organizmy w glebie, więc musimy to potraktować jako prebiotyk i zastosować taką kurację po wapnowaniu. To jest taka moja wskazówka. Będę łączył również to z aminokwasami, ponieważ ja stosuję różnego rodzaju aminokwasy w moich uprawach, zwłaszcza tutaj polowych, najczęściej właśnie w polowych, więc bakterie te emy sprzyjają wytwarzaniu w roślinach, tak jak już mówiłem, różnego rodzaju witamin, enzymów czy aminokwasów, więc tu jak najbardziej jeden z drugim preparatem łączy się, wspomaga swoje działanie i tak dalej, i tak dalej. Będę łączył również, słuchajcie, zrobię sobie taką kompozycję, czyli kwasy humusowe, ewentualnie użyźniacz glebowy, któryś z tych preparatów emów oraz bakterie azotowe. I to są takie moje prywatne przemyślenia. 2 lata temu miałem taki przypadek na moim polu. Niewielka działka 22-arowa. Miałem tam zasiane pszenżyto o zimę. Utrzymująca się długo okrywa śnieżna spowodowała powstanie pleśni pośniegowej. Wyglądało to masakrycznie, słuchajcie, wyglądało to masakrycznie. Pierwszym zabiegiem, jaki wykonałem, było to bronowanie. Później spryskałem tą całą plantację, niewielką, co prawda, spryskałem użyźniaczem glebowym i słuchajcie, efekt mnie po prostu zaskoczył. Dodam tylko, że tam nie było właściwie zastosowanego żadnego sztucznego nawożenia. Był tam podany obornik i przedsiewnie bodajże na te 20 arów, 20 kg polifosku, więc szóstki, więc nie było to jakieś tam super nawożenie. I wyobraźcie sobie, efekt mnie po prostu mile zaskoczył. Ja z tego kawałka miałem około 2,5 tony pszenżyta. Były stosowane tam bodajże raz aminokwasy. Także stosowanie tych naturalnych środków, tych naturalnych preparatów w jakimś tam stopniu zwiększa nasz plon, zwiększa, polepsza strukturę gleby, polepsza zdrowotność naszych roślin, także ja uważam, że to są tylko same plusy. Ja nie mówię tutaj o tych konkretnych firmach, o konkretnych markach, ja mówię generalnie o całej grupie emów,
o aminokwasach, mówię o użyźniaczach, humusach, mączkach, wapnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I taki model mój, słuchajcie, na nawożenia, tego naturalnego nawożenia, łączenia tych składników, tak jak już mówiłem, emów, kwasów humusowych oraz bakterii azotowych. Słuchajcie, można to stosować przedsiewnie. Można to stosować na jakieś resztki pożniwne, czy to nasze zboża, czy nie wiem, jakieś ściernisko, czy po wykopaniu, po zebraniu naszych warzyw z pola i tak dalej. Jeden i drugi, każdy z tych preparatów się wspomaga i zwiększa jego działanie, jego efektywność. To są naturalnie występujące procesy w glebie, ale z różnych powodów my naszą glebę degradujemy. Czy stosując nawet do podlewania niewłaściwą wodę, to też ma ogromny wpływ. Czy monokultura, czy używanie jakichś nawozów sztucznych, czy środków ochrony roślin, to wszystko ma ogromny wpływ na jakość naszej gleby. Dlatego wspomagajmy naszą glebę tymi naturalnymi środkami. Dlatego mój model to jest taki, jak już mówiłem, kwasy humusowe, użyźniacz, bakterie azotowe, no i właśnie emy. Emy przetwarzają materię organiczną, przygotowują ją pod wspomagają powstawanie kwasów humusowych odpowiedzialnych za humifikację części organicznych w glebie, powstawanie różnego rodzaju innych procesów. Do tych, żeby te procesy zaistniały, były bardziej skuteczne, potrzebujemy azotu. I tutaj azot możemy dostarczyć uprawiając jakieś rośliny motylkowe typu groch czy łubin, ale możemy ten azot również dostarczyć w inny naturalny sposób, jakby chociażby stosowanie bakterii azotowych. Azot ma wpływ na rozkład, wspomaga rozkład tej materii organicznej. Także ja widzę tutaj taki model nawożenia i będę to u siebie stosował i będę również tymi moimi przemyśleniami się z Wami dzielił. A dzisiaj chyba kończę, bo robi się naprawdę zimno. Jak zauważyliście, zmieniłem okrycie głowy. Nadchodzą mrozy. I tutaj jeszcze taką ciekawostkę, słuchajcie, bo można nasze rośliny, które nie są odporne na różnego rodzaju występowanie na przymrozków, zastosowanie 2 dni przed zapowiadanym przymrozkiem na takie rośliny, które źle znoszą przymrozki, uodparnia je do nawet minus 4 stopni. W roślinach wytwarzane są cukry, które uodparniają roślinę na do minus 4 stopni. Także słuchajcie, to jest tylko same plusy stosowania tej naturalnej ochrony przed grzybami, przed chorobami, przed szkodnikami. Cóż tu więcej mówić, słuchajcie. A dzisiaj się z Wami żegnam. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Życzę Wam tylko i wyłącznie dobrych doświadczeń skorzystania z tych różnych naturalnych środków. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to zapraszam do zadawania ich. Tak jak mówiłem, mogę nawet odpowiedzieć tutaj, przejść na jakąś rozmowę prywatną. No cóż, trzymajcie się i do następnego.